Nie wierzę, ja wiem, nie ma szans. A, widzieliście, jak się ostatnio Krzysiek patrzy na Agę? No. Wczoraj 3 razy przechodził korytarzem i za każdym razem na nią spojrzał. Znacząco. No, ale wiedziałem, że oni będą razem. Przecież mówiłem. Ale to jeszcze nic. Ostatnio była u Piotrka jego była. Niby tylko wziąć rzeczy, a była tam ponad godzinę. A ta nowa dziewczyna też tam była? No właśnie nie. Byli sami. No co? Nie! Naprawdę? Przecież Werka musiała być wściekła. No to posłuchajcie tego. Chłopak zaczął kręcić z taką jedną i chciał ją wyciągnąć z domu gdzieś, ale stary zabronił jej wychodzić. Potem się okazało, że on w ogóle nie chce, żeby ona się z tym typem spotykała, bo się okazuje, że jej stary ma kosę z jego starym. No to ona chciała uciec z domu, ale nie mogła, więc upozorowała własną śmierć. Czyjcie to? Ale nic nie powiedziała temu ziomkowi, więc jak ten się dowiedział, że ta nie żyje, to się otruł. Ona się budzi, widzi, że chłopak ledwo ciepły, załamuje się, więc się dźga. Oboje martwi, rodzina w żałobie. Dramat. Kto tak miał? Romeo i Julia. Wow. Super. Dzięki za spoiler. Daniel.